to jest, mnie się wydaje, że to jest próba właśnie blokowania swobody wypowiedzi, więc konstytucyjnych i prawnych, które są gwarantowane wszystkim obywatelom Polski, a szczególnie dziennikarzy, bo ich obowiązkiem jest właśnie dbać o jakby no, taką jakby rzetelność polityków. Pan prezydent Karnowski jest wybitnym politykiem, bo jest prezydentem istotnego miasta w Polsce, no i powinien być jak żona Cezara, no a jeżeli były jakieś tam obiekcje, które w stosunku do niego mieli postronni ludzie, to, to obowiązkiem dziennikarzy było te obiekcje przekazać opinii publicznej. I panowie to zrobili i za to są karani. No to, to wszystko jest na granicy łamania uprawnień konstytucyjnych. No i sąd polski nie powinien się do takich wyroków posuwać, no bo to jest oburzające i jakby no niszczące polską demokrację. Dotycząca możliwego, prawdopodobnego łamania przez niego prawa i prawdopodobnych zarzutów korupcyjnych, to w oczywisty sposób prasa, dziennikarze się powinni taką sprawą zajmować. Jeśli informacja pochodzi od dobrego źródła, jeśli jest daleko prawdopodobne to, że to źródło przekazuje prawdę, no to nie można się tym nie zająć. Z samego początku, kiedy zaczęły się ukazywać te artykuły, kiedy Związek Redaktorów Naczelnej Rzeczypospolitej powołał zresztą specjalną grupę, która się tym zajmowała, to zresztą też bardzo ciekawe, z tej grupy dwie osoby, dwóch dziennikarzy występowało w roli świadków, a jeden właśnie w roli kogoś, kto został w tym wyroku skazany. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo oczywiście jak będą pytania, to mogę to powiedzieć. No ten wyrok jest jedynym znanym przykładem zbiorowego wyroku, to znaczy rzecz nie dotyczy jednego artykułu konkretnego prasowego, tylko zbioru artykułów. Po pierwsze, po drugie, w przeciwieństwie do wszystkich innych rozstrzygnięć, kiedy trzeba udowodnić związek i odpowiedzialność osoby redagującej za konkretny kształt artykułu, w tym przypadku przypisano mi jako redaktorowi naczelnemu odpowiedzialność po prostu za ciąg tych tekstów, nie wskazując dokładnie, w którym konkretnie momencie nastąpiło naruszenie prawa i rzecz, którą no, niestety nie mamy jeszcze uzasadnienia pisemnego tego wyroku, ale uzasadnienie ustne przynajmniej ze strony sędziego brzmiało tak, że tym warunkiem, który stoi przed dziennikarzem, jest udowodnienie prawdziwości faktów. To jest zapis, można sobie to odczytać. No, sytuacja, jeśli się domaga sędzia od dziennikarzy udowodnienia prawdziwości faktów, prowadziłaby tak naprawdę do uniemożliwienia jakiejkolwiek działalności śledczej dziennikarzom. Wiemy dobrze, myślę, że każdy z Państwa wie to z doświadczenia, że dziennikarz może tylko mieć, przeprowadzić, że tak powiem, zebrać rzetelne informacje dotyczące możliwego naruszania, może je uprawdopodobnić, może korzystać z różnych źródeł, natomiast w pewności, w sensie takim, że złapie kogoś za rękę i pokaże, że tak to właśnie miało miejsce, bardzo rzadko takie rzeczy się zdarzają. A jeszcze rzadziej się zdarzają w przypadku spraw korupcyjnych, kiedy nawet, jak się okazuje, nawet wyspecjalizowane urzędy państwa, jak prokuratura czy CBA, dysponując czymś, co może wychodzić za dowód, czy na przykład nagraniem wręczenia pieniędzy, nagle się okazuje, że czy to z powodów formalnych, czy innych, nie zostaje to przez sąd za takie potraktowane. Więc postawienie tak wysoko poprzeczki w stosunku do dziennikarzy, że mamy udowodnić prawdziwość faktów, a potem wywodzenie z tego kar, kiedy tego kryterium się nie spełnia, prowadzi moim zdaniem de facto do ograniczenia w ogóle działalności dziennikarskiej i uniemożliwia jakąkolwiek krytykę, albo bardzo ogranicza krytykę władzy publicznej, co przecież jest zapisane w konstytucji i w odpowiednich ustawach, szczególnie w prawie prasowym. Tu jeszcze tak jak mówię, droga polega na tym, że ja odczytuję ten wyrok jako też formę pewnego rodzaju osobistej zemsty. Tak jak to nie jest, tak jak się zwykle dzieje, że osoba, która uważa siebie za poszkodowaną, pozywa redakcję i solidarnie na przykład redaktora naczelnego czy dziennikarza. W tym przypadku byliśmy pozwani wyłącznie my, ja i Piotr Kubiak i tym dziwniejsze, tym bardziej niezrozumiałe jest zachowanie zarówno sędziego w pierwszej instancji, a jeszcze bardziej tutaj niezrozumiałe jest zachowanie sędziego w drugiej instancji. No, gdybyśmy mieli to porównywać do i pokazywać w takim politycznym tle, no to nie da się zauważyć, że ci sami sędziowie potrafią uznać, że
jakiś sędzia może się pomylić przez roztargnienie i wziąć 50 zł i ci sami sędziowie mogą dojść do wniosku, że działalność w służbie interesu publicznego może prowadzić do obciążenia na skalę 200 tysięcy złotych, jest to kara, że tak powiem, dla nas jako osób za działalność w dobrej wierze prowadzoną na użytek społeczny, za działalność, która nie wyciągała ze sobą żadnych, jak mówię, osobistych. Być może skazani, jeśli sądy będą działały w taki sposób, jak sędziowie, którzy nas skazywali w Gdańsku, za to, że państwo poinformują, powołując się na komunikat policyjny, że złapano domniemanego mordercę, powiedzmy, jakiejś osoby. Okaże się, że policja popełniła błąd. I to, kiedy nam się tak okaże, to nie będzie to zwalniało was z odpowiedzialności. Czyli dziennikarz może zostać pozwany o zadośćuczynienie i przeprosiny takiego człowieka, powiedzmy, którego właśnie wskazała policja, a wy się na to powołaliście. Tak więc no, jest to wyrok dosyć dramatyczny. Ma też, tak jak powiedział pan redaktor Wisicki, charakter osobistej zemsty. Ja pracowałem przez 15 lat w Trójmieście jako dziennikarz. Widziałem, można powiedzieć, różne rzeczy, o wielu rzeczach nie pisałem, ale były to rzeczy dosyć bulwersujące. Zresztą jak działały organa ścigania i wymiar sprawiedliwości w Trójmieście, no to państwo widzicie, kiedy oglądamy Komisję do spraw Amber Gold. Powiem nieskromnie, że no parę nazwisk pojawiło się przy sprawie afery sopockiej, między innymi jednego ze znanych sędziów, który jest dzisiaj delegowany do Białegostoku. No to wtedy wyszło nazwisko tej osoby, która jest powszechnie znana, celowo nie wymieniam dzisiaj nazwiska, bo mogę zostać za chwilę posądzony i ponownie skazany o to, że w ogóle wypowiadam to nazwisko. I no, ja mogę osobiście powiedzieć, że ta osobista zemsta być może środowiska sędziowskiego i środowiska wymiaru sprawiedliwości, ona nabrała wobec mojej osoby i Pawła Lisieckiego no, takiego charakteru naprawdę poważnej zemsty, bo takie też odbieram opinie od państwa kolegów, nie wiem, z Telewizji Polskiej, z Telewizji TVN, z Telewizji Polsat, bo też znamy przecież dziennikarzy z różnych środowisk, tak? No cóż można jeszcze powiedzieć o tym wyroku? Ja, pracując na Wybrzeżu przez 15 lat, w tym znaczną część mojej kariery zawodowej jako dziennikarz śledczy, ja nie uważam, że wszyscy sędziowie w Trójmieście są sędziami, którzy działają w jakimś układzie, tak? Tak samo nie wszyscy policjanci, nie wszyscy prokuratorzy. I są to, jest wielu ludzi, którzy są bardzo uczciwi, chcą pracować w swoich zawodach, w swoich profesjach jak najbardziej uczciwie i solidnie. No ale cóż, jest jak jest, wyrok przyjęliśmy jakby bez zaskoczenia. Będziemy oczywiście odwoływali się do wszelkich możliwych instancji, w tym do Sądu Najwyższego. Ale tak jak już tutaj pan Paweł Wisicki wspomniał o dosyć kuriozalnym orzeczeniu w sprawie jednego z wiceprezesów sądów w Żelazowie, już nie będę przypominał tej historii, bo państwo ją znacie. No czego możemy się spodziewać? Dzisiaj no, może być to pytanie retoryczne oczywiście, bo jeśli ja widzę sędziego Żurka, który mówi o tej sprawie Żyrardowa, że była to sprawa bardzo trudna, to może sędziowie tak trudną sprawą jak nasza w Sądzie Najwyższym nie będą chcieli się za bardzo zajmować i przyjmą, że to jakie orzeczenia wydali ich koledzy z sądów niższej instancji, no to jest orzeczenie dobre. Dziękuję bardzo. No może jeszcze tylko przypomnę państwu istotę tego wyroku, bo to sąd prawomocny wyroku, ten wyrok jest prawomocny i podlega egzekucji. Sąd prawomocny wyroku skazał tutaj panów redaktorów na zadośćuczynienie w wysokości 50 tysięcy złotych, ale też przeprosinę na łamach Rzeczpospolitej i cena takich przeprosin to jest około 150 tysięcy złotych, czyli de facto to jest koszt, stąd się bierze ta kwota, to jest 200 tysięcy złotych od dwóch osób prywatnych. Tak jak wspomniałem, wyrok jest prawomocny,
Fundacja również zwróci się do prokuratora generalnego i do rzecznika praw obywatelskich z prośbą o wniesienie skargi kasacyjnej od tego wyroku. Być może Sąd Najwyższy wstrzyma jakby wykonanie tego wyroku do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej. Zobaczymy, jak te organy się zachowają. Panie redaktorze, czy panowie redaktorze jeszcze? Jeszcze może jedno słowo. To właśnie jakby trochę zastanawiające jest jakby milczenie różnych sił, które bardzo bronią środowisk dziennikarskich, tak? Widzieliśmy to w Sejmie, tak? Że wielokrotnie wypowiadali się na ten temat przedstawiciele tak zwanej opozycji, czy Rzecznik Praw Obywatelskich również wypowiadał się, ale tutaj w tej sprawie mamy bardzo takie znamienne milczenie. Co to oznacza? No to mówię. Po tym, co słyszymy od czasu do czasu w telewizjach, czyli lepiej nie zajmujcie się tą sprawą, lepiej o tym nie mówcie, bo nie można tego rozpowszechniać, no to chyba źle wróży dla dziennikarstwa w Polsce i jest to jakby już widocznym gołym okiem. No i zastanawiające jest to, gdzie są organa Unii Europejskiej. Mamy pana Junckera, pana Timmermansa, którzy mówią o tym, że podczas reformy sądownictwa dzieją się jakieś niebywałe rzeczy, jest złamana demokracja. No tutaj jakby no chyba być może osoby, które są przez nich bronione, no dopuszczają się po prostu rzeczy no, skandaliczne. Czy panowie dziennikarze, pan redaktor, pan, jeśli się odwołaliście do Rzecznika Praw Obywatelskich, jakąś taką prośbę skierowaliście, bo może wypadałoby. My na razie postępujemy zgodnie z regułami procesowymi, czyli prawnik, który nas reprezentuje, zgodnie z trybem składa możliwe zażalenia. Czekamy przede wszystkim na uzasadnienie pisemne, bo jeżeli jakikolwiek ruch wykonać, no to trzeba mieć na piśmie coś, a my na razie opieramy się wyłącznie na tej ustnym, prawda, uzasadnieniu. Natomiast no, jakie by to pisemne nie było, widząc już z tego, co zostało powiedziane, a zresztą widząc to w oparciu o sam fakt takiego karagenu, możemy ocenić jakość pracy sądów, zarówno w czasie pierwszej, jak i drugiej instancji. Może jeszcze tylko z kolei ja dodam, że to, co mnie też uderzyło, że ten wyrok jest w jaskrawej sprzeczności z całym trybem ze znanymi nam wyrokami w podobnych sprawach przed sądami europejskimi. Tendencja Trybunału w Strasburgu i sądów europejskich jest taka, żeby osoby publiczne, to jest zresztą zresztą naturalną, były mniej chronione niż osoby prywatne. No, w oczywisty sposób ważny działacz Platformy Obywatelskiej, prezydent ważnego miasta, to jest osoba na tyle publiczna, że jej interesy i sprawy powinny być znane, nie tylko znane, ale też opinia publiczna ma na nie prawo krytycznie spoglądać. Tymczasem wyrok oznacza de facto ogłoszenie całkowitej bezkarności dla wszystkich urzędników politycznych i polityków, ponieważ zajęcie się taką sprawą wiąże się z tak dużym ryzykiem, z tak dużymi konsekwencjami, że praktycznie uniemożliwia wykonywanie kontroli publicznej przez media. Także do tego, co mówił mój przyjaciel Jerzy, że myślę, że ty patrzysz na to, że to jest taka sprawa taka ponura, a ja myślę, że może to będzie też jakiś jakby taki odradzający, że sądy w końcu zaczną, jakby spojrzą na to tak bardziej właśnie sprawiedliwie i zobaczą, że takich rzeczy nie wolno robić, że to będzie jakiś element pewnej katarsji z takiej, może będzie takim przełomem. No. Taką nadzieję wyrażam tutaj, że panowie tym swoim nie tylko sami jakby na nie stracicie na tym, ale dla nas wszystkich, tak jak przyczynialiście się, będą dziennikarzami tej służby publicznej, tak teraz tym swoim wyrokiem też przyczynicie się do tego, że Polska będzie lepsza i sądy będą lepsze. Mam taką nadzieję.